Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. W sobotę, 23 maja 2020 roku, po raz kolejny odbył się w Warszawie tak zwany strajk przedsiębiorców. Tym razem policja nie psikała ludzi gazem po tym, jak nie chcieli się rozejść, bo nie mogli, bo zostali szczelnie przez policję otoczeni. Nie było też incydentów z panem senatorem Burym, który to według policji sam wszedł do furgonetki policyjnej i nie chciał wyjść, a pan poseł twierdzi, że został tam wrzucony. Wszystko to się nagrało i można sobie o tym posłuchać. We wcześniejszych moich vlogach. Zapraszam, dam linki w opisie, dam linki na kartach, można sobie przypomnieć. Natomiast tym razem doszło do yy, zajścia, które, zdaniem wielu, burzy krew w żyłach, nawet jeszcze bardziej niż to, co się działo w zeszłym tygodniu. Doszło bowiem do zatrzymania organizatora strajku, i według jednej z interpretacji kandydata na prezydenta Polski. Wszystko zależy od tego, czym uważamy, czy w tej chwili mamy wybór, czy one dopiero zostaną ogłoszone. W każdym razie Paweł Tanaj, no bo nim mowa, został przez policję zatrzymany. Według informacji medialnych, uwaga za czynną napaść na funkcjonariusza, samo to zatrzymanie wyglądało o tak... Trzymali, proszę Państwa. Jeśli w tym momencie nie pojawił Wam się filmik z tego zatrzymania, to tylko dlatego, że YouTube zablokował tą wersję materiału. Wtedy zapraszam na mój fanpage wideo prezentacji, Krzysztof Adorwoźniak. Tam będzie filmik. Tam będzie też więcej filmików z całego tego protestu. Zachęcam do przychodzenia, zachęcam do obserwowania tego, tych właśnie profili w social mediach. Kochani moi, co myśmy widzieli? Według mnie. To jest moja opinia. Widzieliśmy Pawła Tanajno, który stał oparty o jakiś wysoki metalowy drąg, prawdopodobnie był to znak drogowy, który no, był wkopany w ziemię. I on sobie stał oparty o ten znak drogowy. Nagle za podwójnego szpaleru policji wyszła dość duża grupa policjantów po to, żeby go zatrzymać. Jeśli więc było to zatrzymanie za czynną napaść na funkcjonariusza, to oznaczałoby, że według polskiej policji jakiś funkcjonariusz został czynnie napadnięty poprzez opieranie się o znak drogowy, co przy wyłączeniu możliwości z filmów science fiction jest po prostu no, niewykonalne. No, nie da się fizycznie na kogoś napadać. Stojąc opartym o, mm, o, o słupek i, i, i po prostu trzymając ręce przy sobie. Je, jest to fizyczna niemożliwość. Albo też do tej rzekomej napaści doszło wcześniej, i policjanci posiadający przewagę liczebną około 100 do jednego, a także uzbrojenie i wyszkolenie, nie byli w stanie zatrzymać wcześniej rzekomego sprawcy na gorącym uczynku, bo ja przynajmniej, jakbym był funkcjonariuszem, jakby ktoś na mnie czynnie napadał, a to jest bardzo poważne przestępstwo, o którym za chwilkę będziemy sobie mówić więcej, no które stwarza nawet zagrożenie dla zdrowia i życia funkcjonariusza, więc to jest coś bardzo, bardzo poważnego. Jakbym ja zdawał sobie sprawę, że coś takiego się dzieje lub był świadkiem lub nie daj Boże to na mnie by tak napadnięto, to starałbym się ująć sprawcę natychmiast na gorącym uczynku. Nie tylko ze względów dowodowych, ale również dlatego, żeby on czynnie nie napadł na kogoś innego. W związku z tym, gdyby do takiego zatrzymania nie doszło od razu, tylko... Po długim czasie, jak rzekomy sprawca sobie stoi i ostentacyjnie się opiera o słupek, to by znaczyło, że, że formacja jest za słaba, żeby tego zatrzymania dokonać. A biorąc pod uwagę, że sprawca rzekomy był jeden nieuzbrojony i raczej nie wyglądał na Johna Rambo, to znowu bardzo, bardzo słabo świadczyłoby o wyszkoleniu polskiej. Policji. No, alternatywa jest taka, że po prostu zdecydowano, że faceta trzeba zatrzymać i na przykład jakąś sytuację wcześniejszą pod to się podciągnie. Taka jest moja opinia. Nie twierdzę, że tak było. Tylko. Po prostu tylko te dwie alternatywy przychodzą mi w tym momencie do głowy. Może była jakaś inna. No i kochani, no ale na pewno coś tutaj jest bardzo, bardzo mocno nie tak. Rzeczywiście, wcześniej dochodziło z udziałem Pawła Tanajno do incydentów: gdzie Paweł Tanajno versus policja. Przy czym, zanim może je sobie omówimy, to sobie najpierw przeczytajmy, czym jest czynna napaść na funkcjonariusza, bo wbrew obiegowym opiniom jest to przestępstwo nie dość, że poważne, za nie grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a w wersji takiej bardziej mocnej nawet do 12 lat pozbawienia wolności, więc bardzo poważne przestępstwo. Jednakże je jest bardzo trudno popełnić, zwłaszcza działając w pojedynkę, a zwróćmy uwagę, że Paweł ten słupek opierał się jednak sam. Kochani moi, napaść na funkcjonariusza publicznego, bo to się tak y, ładnie nazywa, Ym, to jest czyn z artykułu 223, y, paragraf 1, lub ta wersja taka mocniejsza, paragraf 2, oczywiście kodeksu karnego. I <laughs> ja, może, najpierw przytoczę ten przepis. Kto. Działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. Hmm. Czyli. Ta, ta, ta chwilę loop, za chwilę jest lub, za chwilę jest lub, ale najpierw omówmy sobie to zdanie. Wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. A więc z kimś innym trzeba działać co najmniej w dwie osoby i to działanie nie może być przypadkowe. To nie może być tak, że dwie osoby, tak po prostu coś zrobiły. One muszą się wcześniej za przeproszeniem zmówić, dogadać. To jest działanie wspólnie i w porozumieniu. Ciężko jest działać wspólnie i w porozumieniu z jakąś osobą, będąc samemu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, chyba, że ta napaść i tutaj uwaga śmieszkuje. Wiadomość dla ludzi takich słabo łapiących śmieszkuje. No chyba, że ta była czynna napaść na przykład przy pomocy telepatii. I nie wiem, na przykład ludzie na fanpage'u Strike przedsiębiorców po prostu się łączyli telepatycznie z Pawłem Tanajno po to, żeby zebrać mm, dużą ilość negatywnych myśli i po prostu uderzyć nimi, tak, taki taki po prostu cios psioniczny, jak to kiedyś było. W takiej polskiej grze, znaczy w zasadzie polskiej, polskiej odpo, polskiemu odpowiednikowi talizmana, czyli magii i miecza. No, no, ale biorąc pod uwagę, że żyjemy w świecie realnym, w którym takie rzeczy są niemożliwe, to moim przynajmniej zdaniem nie da się tego zrobić w pojedynkę. Lecimy dalej. Lub, 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 czyli albo to, albo. Używając broni palnej. Z tego co wiem, Paweł Tanajno Givery przy sobie nie miał noża. Też nie wyglądało, żeby miał, lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, albo środka obezwładniającego. Z tego, co było widać na filmikach, to najgroźniejszą rzeczą, jaką Paweł miał w ręku, był: uwaga, mikrofon! Mikrofony nazywa się tłuczkiem. Jak może teraz pokażę, o... Tak, to, to, taki typ mikrofonu, rzeczywiście podobny miał Paweł, chociaż bez tego elementu, który służy do bezprzewodowego łączenia się z odbiornikiem. On miał trochę inny, prostszy mikrofon. Um, te mikrofony rzeczywiście nazywa się tłuczkami, ale to nie dlatego, że one służą do tłuczenia policjantów. Nie. One służą do tego, żeby do nich mówić i dlatego się mówi tłuczek. Bo to... O no tak się wachluje, podstawiając komuś pod głowę. Poza tym wydaje mi się, że w momencie, w którym Paweł przemawiał, a tylko wtedy miał w ręku taki przedmiot, no to raczej w okolicy chyba nie było. Znaczy, przynajmniej w kadrze nie byli u policjantów, a to były raczej dość szerokie kadry. Na internecie. Więc co najwyżej mógł próbować rzucić takim mikrofonem, ale wydaje mi się, że to by się nagrało, gdyby kandydat na prezydenta Polski ciskał w kogoś sprzętem za około 4000 zł, bo mniej więcej tyle kosztują mikrofony bezprzewodowe razem z aparaturą do bezprzewodowego łączenia się z kamerą. że oczywiście tutaj idę już ad absurdum, no ale. No, ale sytuacja jest absurdalna, więc takie absurdalne, więc rozważanie absurdalnych sytuacji jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Miał też przez chwilę w ręku maseczkę. Może to to? Nie, no niemożliwe, żeby to było to, moi kochani. No, Paweł Tanajno, przynajmniej przy tym żadnym incydencie, który się nagrał, nie miał w ręku po prostu nic, lub też właśnie miał maseczkę. Ciężko uznać maseczkę za środek go bezwładniający, a jeśli tak, no to dlaczego każe nam się to nosić? No właśnie. I teraz tak. Trzeba się dopuścić czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, i wtedy się podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Znaczy, słuchajcie, bo znowu będą mi wyrywać z kontekstu. No, nie można tego robić, oczywiście. To, to trzeba było w takim znaczeniu, że żeby popełnić ten czyn zabroniony, to trzeba to zrobić, no ale ja oczywiście, to jest oczywiste, ale to powiem, no odradzam, zniechęcam do popełniania jakichkolwiek czynów zabronionych, nie tylko takich ciężkich, ale ciężkich. Zwłaszcza, jeszcze raz podkreślę, że. W moim odczuciu większość policjantów w Polsce to są bardzo dobrzy ludzie. Ja powiem coś, co, biorąc pod uwagę, jakie jest w tej chwili niechęć do tych ludzi, to już troszeczkę zakrawana bohaterstwo, bo już za takie teksty już mi się śmiercią grozi, ale ja uważam, że większość policjantów jest w porządku. Policjanci, większość policjantów po prostu chroni porządku i bardzo bym chciał znać zmienia i nazwiska tych ludzi, którzy dopuszczają się tych czynów takich jak psikanie ludzi gazem, yy, chociażby z tego faktu, że chciałbym zweryfikować, czy to aby na pewno są policjanci. Bo yy, takie działania, jakie widzę po prostu, no za żadne świata skarby nie łączą mi się z etosem policyjnym, a jeszcze raz podkreślę, mnie nigdy nic złego ze strony policjanta nie spotkało, wręcz przeciwnie, ja... Zawsze czułem się bezpieczniej. Jak widziałem policjanta na ulicy, się po prostu cieszyłem, bo jak jeździ radiowóz, jak kręcą się patrole piesze, to nie kręcą się bandyci, a to bandytów zawsze się, może nie tyle obawiałem, co nie chciałem się z bandytami spotkać. Policjant nigdy krzywdy mi nie wyrządził. Także tutaj to, to, to warto też powiedzieć, kochani, ja bym tak zwrócił uwagę, że moim skromnym zdaniem to wszystko co się dzieje, dzieje się na bezpośrednie polecenie rządu i oczywiście funkcjonariusz, który wykonuje rozkaz bezprawny, nie jest zwolniony od odpowiedzialności za wykonanie takiego rozkazu a nie wierzę w to, że psikanie gazem po oczach ludzi stłoczonych na niskiej małej przestrzeni przez policję, którzy chcieli się rozejść, ale nie mogli się rozejść, bo policja ich nie puszczała. Nie wierzę w to, że rozkaz popsikania tych ludzi był rozkazem legalnym. I mam kiedyś i mam przy czym ja mam nadzieję, że jednak ym, zostanie skazany człowiek, który wydał taki rozkaz. A nie tylko, choć również powinien moim zdaniem, człowiek, który ten rozkaz wykonywał, bo ja tutaj powoli zaczynam mieć déjà vu, na przykład z kopalnią wujek. E, oczywiście tam były sytuacje dużo bardziej drastyczne, tam otworzono po prostu ogień do protestujących, i były no, ofiary, które już do domku nie wróciły potem. Tutaj oczywiście jest to dużo mniej drastyczne, niemniej jednak moim zdaniem również bezprawne. I, I ta sytuacja, mam nadzieję, że nie będzie skalowa. Także tutaj mamy jeden, prawda? Yy, artykuł 223, paragraf 1. Moim zdaniem, działając samotnie oraz z pustymi rękami, nie da się tego, yy, tego przestępstwa popełnić. Ale to jest moje prywatne zdanie. Za chwilkę jeszcze przeczytam Wam opinię ze strony prawo-karne-adwokat-kom. kreska yy, pr PL. Nie ukrywam, że ta opinia adwokata Mateusza Ziębaczewskiego jest zbieżna z moją. No i paragraf drugi, jeszcze, bo może Paweł, na przykład, może nie wiem, ustawodawca zrobił taki myk, że wersja ostrzejsza przepisu jest tak skonstruowana, że da się ją popełnić, nie popełniając wersji słabszej. Byłby to ewidentny błąd legislacyjny, ale hmm, kochani moi, błędy się zdarzają. A więc. Artykuł 223, paragraf 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy publicznej mu przybranej, do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 lat do 12. Czyli nie da się, moi kochani, no, nie da się czynnie napaść ze skutkiem, nie dokonują czynnej napaści, więc nie, moi kochani, Cały czas podtrzymuje, że nie da się dokonać czynu z jakiegokolwiek paragrafu z artykułu 223, działając samotnie, a jednocześnie z pustymi rękami. A jeszcze raz podkreślę, jak widać na streamach, no Paweł przez większość czasu miał puste ręce, a wtedy, gdy miał ręce zajęte na przykład mikrofonem, no raczej po prostu do niego mówił. A czy da się, no, czy nie napaść słowem? Moim zdaniem nie. Wiem, że ja tu już zaczynam po prostu śmieszkować, no ale ta sytuacja jest tak absurdalna, że to się po prostu nie da. Lecimy, lecimy ze wspomnianym już przeze mnie wcześniej mm, komentarzem adwokata Mateusza Ziembaczewskiego. Przypisanie sprawcy odpowiedzialności za przestępstwo czynnej napaści wymaga zawsze Pozytywnego ustalenia. Jeden, czy atak sprawcy na funkcjonariusza miał miejsce podczas pełnienia obowiązków służbowych, czyli w trakcie. No tutaj zapewne ci policjanci yy, przeprowadzali czynności służbowe, niemniej jednak należałoby w ogóle ustalić, czy tam miał miejsce jakikolwiek atak. Ciężko atakować opierając się o słupek, lub też mając podniesione ręce i sobie po prostu idąc na spacerze. O tych incydentach za chwilkę będziemy mówić wcześniej. Czy też doszło do niego w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych? Zarówno jak, jak, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku sprawcy należy udowodnić, iż obejmował swoim zamiarem, iż dopuszcza się napadu na osobę, która jest funkcjonariuszem publicznym, a także udowodnić, iż swoim zamiarem obejmował, że funkcjonariusz jest w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, lub że doszło do niego w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych. Czyli, mówiąc krótko, ciężko z tego wynika, że ciężko jest napaść, nie mając zamiaru napadania. A nie wierzę w to, że Paweł miał zamiar na kogokolwiek napaść. Zakres pojęcia czynnej napaści jest szerszy w pewnym aspekcie niż zakres pojęcia naruszenia nietkalności cielesnej. Czynna, czynna napaść obejmuje wszelkie działania podjęte w celu wyrządzenia krzywdy fizycznej, fizycznej, czyli już nie można zranić słowem, bo nie może być krzywda psychiczna, choćby cel ten nie został osiągnięty. A, to może oni idą w tę stronę, że jakby się Paweł tak bardzo długo opierał o ten słupek, to by go na przykład wyszlifował. Jakby inny policjant się oparł o ten słupek, to mógłby się przewrócić. Oczywiście śmieszkuje. Mhm. Choćby ten cel nie został osiągnięty. Samo dopuszczenie się czynnej napaści, choć, chociażby jeszcze w stadium usiłowania naruszenia nietykalności zapewnia już zdaniem y, do, y, znamiona dokonanego przestępstwa napaści, gdyż chodzi o gwałtowny charakter zdarzenia, a nie konkretny jego rezultat. Pojęcie, używ, y, 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 pojęcie używane jest. Używa, jest pojęciem o węższym zakresie od, o, od zakresu. Przepraszam, pojęcie używa, jest pojęciem o węższym zakresie od zakresu posługuje się. Posługiwanie się bronią palną obejmuje wszelkie manipulowanie y, nią, w tym, zak, y, o, w tym na przykład okazywanie jej. Samo demonstrowanie przez trzymanie w rękach niebezpiecznych przedmiotów nie może być zatem uznawane za y, równoznaczne z ich użyciem. Y, w sytuacji, gdy sprawca jednocześnie nie podejmuje żadnych takich zachowań, które uzewnętrzniałyby u jego zamiar wyrządzenia pokrzywdzonym krzywdy, a więc zamiar wyrządzenia krzywdy. Jeszcze raz mówię, krzywda, zamiar rzeczy, które się robi z premedytacją. Zawsze w przepisie artykułu 223 kodeksu karnego pojęcie sprawca, używając broni palnej, noża lub in. podobne niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego dopuszcza się czynnej napaści, ze swojej istoty wskazuje na działanie aktywne i ukierunkowane przez sprawcę na określony cel. Okay? Bardzo ważne, nie, wolno, nie można napaść pasywnie. Czyli na przykład sobie stojąc z podniesionymi rękami. Ja to tak przynajmniej rozumiem. I trzeba chcieć, chcieć, chcieć. Musi być cel. I tym celem no, na pewno nie jest wypicie herbatki. Do wykazania realizacji znamienia innego, podobnie niebezpiecznego przedmiotu. Konieczne jest wykazanie. Niebezpieczności przedmiotu, jakim posłużył się sprawca. Yy, sprawdzając yy, występowanie tej cechy, skoncentrować się należy na charakterze przedmiotu działania pod kątem spełnienia następujących kryteriów. Cechy przedmiotów, takich jak ostrość, twardość, masa właściwości tnące, żrące lub trujące, możliwość wyrzutu lub przenoszenia z, znacznej energii, zdolność do wywoływania skutków w postaci śmierci na skutek wyko Używania zwykłych funkcji przedmiotu, realność zagrożenia życia lub zdrowia porównywalna z użyciem gwie, broni palnej lub noża, przy czym podkreślić należy, iż chodzi tu o zwykłe użycie przedmiotu, co nie jest jednoznaczne z użyciem tego przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem. Kochani moi, no, no wydaje mi się, że, że już wystarczająco dużo tutaj yy, przeczytałem, że, 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 że sorry, no ale. Chyba każdy, kto oglądał te streamy, to wie, że zarzut, jeżeli rzeczywiście policja postawi zarzut, znaczy to chyba prokuratura, ale w związku z działaniami policji, Tanajno Paweł dostanie zarzut czynnego, czynnej napaści na funkcjonariusza. To albo myśmy czegoś nie widzieli, że po prostu kamery, które wydawały mu się towarzyszyć po prostu wszędzie, czegoś nie zarejestrowały. Albo w ogóle chodzi o sytuację nie z tego dnia, lub przynajmniej nie z tej manifestacji. Bo ciężko, naprawdę ciężko sobie wyobrazić, żeby cokolwiek co tego dnia zarejestrowały kamery, można było podciągnąć pod czynną napaść na funkcjonariusza. I, i tyle. I chyba należy tutaj podkreślić, że w przypadku poprzedniego strajku przedsiębiorców, no niestety, ale policja została złapana na Publicznym mówieniu nieprawdy. I mm, na przykład w przypadku senatora Burego, którego, który rzekomo sam się wśliznął do furgonetki, a potem się okazało, że jednak są filmy, gdzie on jest tam wpychany. Ciężko się samemu wśliznąć czy samemu wejść do furgonetki mm, poprzez. Poprzez bycie wepchniętym. No, chyba, że znowu wchodzimy w jakieś urojone i podkreślę jeszcze raz, nieistniejące światy fantazy, którym na przykład senator Bury swoją zdolnością telepatyczną obezwładnił umysłowo policjantego, po prostu zmusił, wykorzystując na przykład, nie wiem, telepatię albo hipnozę. O, hipnozę, oczywiście znowu śmieszkowałem. Czy może będzie drugi artykuł z, ze strony. Pr. adwokacie.pl. Czynna na funkcjonariusza i jest działaniem podjętym przez sprawcę wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. Nie da się popełnić samemu, lub jedna osoba z, z nikim nie, nie Współdziałająca nie może popełnić tego przestępstwa. Istotne jest również to, że aby mówić o czynnej napaści, musi ona zostać z użyciem broni palnej noża bądź innym równie niebezpiecznych przedmiotów. I tutaj się z nimi troszeczkę nie zgadzam. Moim zdaniem to jest lub albo, albo z innymi osobami, czyli trzeba w kilka osób napaść. Znaczy nie wolno, tak? Jeszcze raz podkreślę, nie wolno, ale żeby były znamione tego przestępstwa, to albo musi być kilka osób. Albo, nazwijmy to, niebezpieczne narzędzie. Także, także, kochani, no jest ostro, jest ostro. Wcześniej jest takich dwóch zdarzeń, bo przejrzałem wyraźnie streamy, przejrzałem wyraźnie streamy. E, I y, było, były dwa zajścia, w których doszło do kontaktu fizycznego Pawła Tonajno z, z osobą umundurowaną, co do której zakładam, że był funkcjonariuszem policji. Nie widziałem odznaki, nie widziałem twarzy, nie znam imienia i nazwiska, nie sprawdziłem w wykazie i a już naprawdę wolę być bardzo, bardzo precyzyjnym, ok? Pierwsza to była jak, już po skończonym proteście, oni sobie szli na spacer. Znaczy, Paweł Tanajno zeszedł na spacer i towarzyszyła mu cała masa różnych dziennikarzy. Cała masa i zaczął go szarpać policjant, ale właśnie tak. Tak, tak ja to interpretuję. Zaczął go szarpać policjant. Paweł Tanajno sobie szedł chodnikiem, a ten policjant go szarpał. No tak, no po prostu szarpał. Paweł trzymał ręce w górze, a policjant trzymał ręce, o tutaj mniej więcej na tłowiu Pawła Tanajno. Ciężko jest napadać na funkcjonariusza trzymając ręce w górze. Jeśli już ktoś na kogoś gdzieś tam, to funkcjonariusz na Pawła, przy czym... Moim zdaniem, jeśli już, to było co najwyżej i to naprawdę co najwyżej naruszenie nietykalności osobistej. Natomiast yy, też bym nie przesadzał, że się tak wyrażę. Trzeba by to dokładnie obejrzeć. Yy, mi się w życiu zdarzyło być dotkniętym fizycznie przez funkcjonariusza policji i w żaden sposób nie uznałem, że naruszono moją nietykalność osobistą. No, bo sorry, widzę tu, ale no, 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 no już nie wchodźmy w jakąś, jakąś totalną paranoję, tak? E, tam, żeby nie było wątpliwości, nie było ani zatrzymana ani nic. Tam była jakaś taka sytuacja, że oddawał mi dokument i dotknął mojego kawałka. Z... Dobra, nie wchodźmy już to. Do... Nic złego się nie stało w każdym bądź razie. No Niemniej jednak e, do tego piję i do tego śmieszkuję, że są tacy ludzie wybitnie przewrażliwieni była sytuacja z urzędniczką jakąś, której dziennikarz niezależny dotknął identyfikatora. Nawet nie dotknął jej, tylko identyfikatora, bo chciał sprawdzić, z kim ma do czynienia. On trochę słabo widział i ten identyfikator był tak, tak wisiał, ona była niziutka, on wysoki. Chciał wziąć troszeczkę do góry, żeby przeczytać imię i nazwisko z plakietki. I, zosta i ta osoba uznała, że to naruszało jej nietykalność osobistą poprzez naruszenie nietykalności osobistej identyfikatora. Także do takich absurdów dochodzi, ja tutaj po prostu apeluję, że kurde, no jesteśmy ludźmi, tak? I trzeba wszystko wszystko rozpatrywać w kontekście, tak? Ja cały czas podkreślam sytuację, gdzie kiedyś na przykład policjant na manifestacji zwrócił się do mnie bardzo wulgarnym zdaniem, za które jestem mu niesamowicie wdzięczny, bo dzięki temu wulgarnemu zda zdaniu szybciutko zwróciłem uwagę, że znajduje się wbrew własnej, woli wiedzy, wbrew własnej woli i wiedzy pomiędzy funkcjonariuszami policji a antifą. I gdyby ten policjant się na mnie nie wydar, to ja bym się nie, szyb, nie, nie zareagował szybko i nie zszedłbym z linii natarcia Antify. E, także jestem bardzo wdzięczny temu policjantowi, mimo tego, że jakby to rozpatrywać w oderwaniu od w oderwaniu od sytuacji, to być może nawet nie znieważył. Natomiast ja mu jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że użył tego wulgaryzmu, bo gdyby powiedział. Proszę pana, ja tak do pana tutaj grzecznie mówię, że proszę pana, tam są tacy ludzie, którzy mogą być agresywni, i oni mogą panu przywalić. nie by skończył mówić, to już bym leżał i, i dostawał bęski. Także także ja naprawdę apeluję o normalność. Przy czym apeluję o normalność w obie strony. Kurczę, jesteśmy ludźmi, tak? Um, nie chcę odwoływać się do tego, że jesteśmy Polakami, bo nie uważam, że. Tylko my, Polacy, powinniśmy się szanować. Uważam, że wszyscy powinniśmy się szanować. Kurczę, intencje są też ważne, tak? Tak samo ci protestujący, za chwilę potem pójdą do domu, jak i ci policjanci za chwilę pójdą do domu i co? Nie wiem, przykładowo, teraz są odmrażane śluby i wesela. Podaj, że do 50 osób może już się odbyć weselisko. To przepraszam tutaj no jest duże prawdopodobieństwo, że wcześniej czy później jej przedsiębiorca spotka się z policjantem, że się tak wyrażę, prywatnie. I mi się wydaje, że wszyscy powinni się zachowywać tak, żeby móc sobie spojrzeć w oczy, żeby móc napić się kokako, soku pomarańczowego i wody mineralnej i razem sobie porozmawiać, bo, no bo wszyscy jesteśmy ludźmi i powinniśmy się szanować. Tak mi się wydaje. Ja przynajmniej tak bym chciał, i ja spotykałem na swojej drodze do tej pory zawsze policjantów, którzy mi krzywdy nie zrobili, za wyjątkiem tego jednego, gdzie byłem pokrzywdzonym, a on wyraźnie nie ogarniał przepisów i w ten sposób rzeczywiście mnie trochę skrzywdził, bo nie ogarniał przepisów. No, niemniej jednak, no, dałem sobie radę. Potem przyszedł jakiś drugi, który już trochę ogarniał. Ale to też jest wina polityków, bo moim skromnym zdaniem, przyjmując do policji nie robi się rozróżnienia na policjantów nazwijmy to fizycznych i intelektualnych. A ciężko jest tak słabo płacąc wymagać, żeby przyszedł ktoś, kto jednocześnie ma zdolność rozumienia prawa, absolwenta prawa i cechy fizyczne Rambo. No raczej nie. To biorąc pod uwagę, że właśnie stawiałem głównie na cechy fizyczne, no to Hmm, no, to niech się nie dziwią, że tam przychodzą ludzie, którzy no nie mają zdolności akademickich rozumowania e, prawnego i potem są ewentualnie prokuratorzy i sędziowie, prawda? E, ja bym to porozróżniał. Ja bym porobił p, policjantów, którzy zajmują się właśnie taką papierkową robotą, i policjantów, którzy zajmują się bieganiem po ulicach. Ale ja bym wiele rzeczy w tym kraju zrobił, w naszym kraju zrobił inaczej. Także to był jeden incydent z udziałem Pawłata Najno i policji. Moim zdaniem ewidentnie nie była to czynna napaść na funkcjonariusza. Na pewno nie przez Pawła Tanaj. No i druga taka sytuacja, którą widziałem w Polsacie. To już nie na streamach, to było w Polsacie. Tam była taka sytuacja, że jak twierdzi Polsat, bodajże wydarzeń, informacja albo wydarzenie, w każdym razie ich główne wydanie serwisu informacyjnego, może nie główne, ale wydanie serwisu informacyjnego twierdziło, że Twierdziło, że yy, Paweł Tanajno stał cytuje otoczony razem z dziennikarzami przez policję. Mhm. Otoczony razem z dziennikarzami przez policję, oraz że próbował się. No i widzieliśmy na filmiku pokazanym przez mm, przez, yy, przez Polsat, jak Paweł próbował się wydostać, ale nie, nie próbował nikogo bić ani nic, tylko próbował zrobić takiego susap między nogami. On tak po prostu no, zanurkował w dół i próbował się jakby wymknąć między nogami policjantów. Tak to było widać na filmie. Być może można to podciągnąć pod jakiś czyn zabroniony. Moim zdaniem nie, no bo on nie był aresztowany, nie był zatrzymany, w tym sensie no nie był zatrzymany, bo aresztuje to sąd na wniosek prokuratury, nie? A więc nie był zatrzymany, chyba nie dostał polecenia, żeby stać, nie były z nim robione czynności, on po prostu został otoczony, więc chyba tutaj nie można mówić o jakimś niewypełnieniu polecenia czy coś takiego, chyba, podkreślam słowo chyba a czy samo dotknięcie policjanta, na pewno to nie była czynna napaść na funkcjonariusza, no na pewno, nie? Bo zamiar, to był zamiar wyślizgnięcia się, a, a nie zrobienia komukolwiek krzywdy, nie wierzę, że robił to wspólnie i w porozumieniu z kimkolwiek, miał puste ręce. Nie, nie da się zrobić, bić, bić, a więc tego czynu, o który medialnie ma zarzuty. Czy można, czy można podciągnąć to pod... Pod naruszenie nietykalności iści. Przeczytajmy, przeczytajmy komentarz ze strony pr-adwokacie.pl Naruszenie nietykalności funkcjonariusza oznacza takie działanie, które oddziaływuje na jego cielesność. Na przykład uderzenie, popchnięcie, kopnięcie, targanie za włosy, szarpanie i tak dalej. No właśnie. Czy otarcie się o nogi, bo to chyba. Oto tutaj mowa. Czy otarcie się o nogi ymm, oddziaływuje na cielesność? No oddziaływuje, ale na pewno nie tak jak uderzenie, popchnięcie, kopnięcie, targnięcie za włosy czy szarpnięcie. Tak mi się wydaje. Przy czym to pewnie będzie oceniał sąd, jeżeli mu rzeczywiście prokurator postawi takie zarzuty. I to sąd kreuje wyroki, a nie vloger. Vloger tylko mówi swoje prywatne zdanie. Ja mam szacunek do sądu Dów. Za co też obrywam na internecie, bo przecież politycy zrobili takie jazdy i taki hejt na sędziów, że też się w głowie nie mieści. Ee, hmm. Naruszenie nietykalności nie musi wywoływać żadnego skutku w postaci obrażeń ciała lub innych dolegliwości. Istotne jest, że naruszenie musi mieć miejsce podczas lub w związku z czynnościami służbowymi. No, tutaj rzeczywiście na pewno było podczas. Nie popełnia się przestępstwa, naruszenie nietekalności funkcjonariusza, jeśli do naruszenia nietekalności doszło poza jego godzinami pracy i bez żadnego z nią związku. No nie, no tutaj jednak by było to naruszenie, gdyby uznać, że nie wiem, że Paweł próbując ją wyślizgnąć, ewentualne dotknięcie tego funkcjonariusza tak by było. No, no Trochę słabe, trochę słabe. Natomiast ja pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rzecz, która jest podkreślana w tym momencie przez dziennikarzy niezależnych. Że to widziałem QM stream, na którym to, to było bardzo mocno podkreślane przez dziennikarza niezależnego z legitymacją prasową, normalnie posiadającego zarejestrowany tytuł prasowy według jego świadczenia, no bo nie pokazywał mi tej legitymacji, ale ten dziennikarz podnosił na swoim streamie i starał się to pokazać na tym streamie, że policja wartościowała dziennikarzy. A polegało to mniej więcej na tym, że on, że policja otoczyła dziennikarzy razem z Pawłem Tanajno i wzywała do, do wyjścia. No i on chciał wyjść. Co było na tym streamie, jak on podchodzi do policjanta, mówi, żeby wyszedł, tam nawet mówi, że taki z gwiazdkami i tak dalej. Ten policjant nie chciał z nim gadać, zignorował go. No bardzo brzydkie, tak? No i. No, i zaraz potem została nagrana taka sytuacja, jak wylegitymowano dziennikarzy TVN-u, bodajże TVN24, i chciano ich wypuścić. No, i to jest takie bardzo dziwne, że gdyby doszło do takiej sytuacji, ja nie twierdzę, że tak doszło, natomiast gdyby tak doszło, a ten dziennikarz niezależny twierdzi, że tak doszło, no to byłoby to bardzo, bardzo niefajne, gdyby było tak, że, że policja autorytarnie decyduje o tym kto jest dziennikarzem a kto nie jest dziennikarzem no moim zdaniem policja jest od przestrzegania prawa przede wszystkim od Wymuszania, respektowania i przestrzegania prawa przez innych, ale także sama musi przestrzegać. No. Nie wyobrażam sytuacji, w której policja nieprzestrzegająca prawa ma autorytet do, do wymuszania jednocześnie prawa, przestrzegania prawa na kimś innym. A więc moim zdaniem, od tego od decydowania o tym, kto jest dziennikarzem, a kto nie jest dziennikarzem, to są. To są ustawodawcy. Po prostu ustawodawca określa, kto jest dziennikarzem, a kto nie jest dziennikarzem. A ustawodawca określił tak, że każdy, kto zarejestruje skutecznie tytuł prasowy, dziennikarzem jest oraz, tak pokazuje orzecznictwo sądu, każdy, kto spełnia określoną rolę, dziennikarzem jest. A więc w szczególności człowiek, który nie wiem, czy on tam miał swój portalik, czy kanał na YouTube i zarejestrował go sobie jako tytuł prasowy, a są kanały na YouTube zarejestrowane jako tytuł prasowy, no to dziennikarze nie jest, miał legitymację prasową i powinno go się traktować dokładnie tak samo jak dziennikarza innych mediów. No i tutaj zwłaszcza, zwłaszcza tutaj wchodzi o takie no nieprzyjemne skojarzenia, no bo um, um, TVN, TVN należy do amerykańskiej korporacji, no jakby nie było chronionej bardzo mocno y, przez Amerykanów. Um, jak była taka drama, bo to chyba można tak określić, TVP versus TVN, gdzie oni sobie tam nawzajem wyrzucali brudy bardzo poważne, no to w końcu pani Mosbacher, czyli ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, um, no, zabrała głos, wypowiedziała się i nagle się okazało, że, że TVP przynajmniej na pewien czas zamiknę, zamiknęło. W kontekście tvn prawda? Potem chyba znowu zaczęli gadać, ale, ale przez jakiś czas byli cicho. Także tutaj takie traktowanie y, lepiej y, mediów należących do kapitału zagranicznego, w tym wypadku amerykańskiego, mediów dużych y, w stosunku do mediów lokalnych, małych, no byłoby bardzo poważnym nietaktem. Tak, tak mi się to wydaje. W ogóle nie podoba mi się. To, że ci dziennikarze byli spisywani, nie podoba mi się, że ci dziennikarze zostali otoczeni razem z Pawłem Tanajno. Mi osobiście to jest moje prywatne odczucie jako człowieka, który też robi media, i człowieka, który ma całkiem spore zasięgi, um, że to jest takie trochę odstraszanie dziennikarzy od Pawła Tanajno i tych protestów, no bo wiecie, dziennikarze, tutaj to jest tajemnica Poliszynela, ale ale, ale w środowisku, możecie to nie wiedzieć, ja wam powiem. Dziennikarze wcale nie zarabiają jakichś strasznie dobrych pieniędzy. Prezenterzy telewizyjni, tak, gwiazdy telewizji, tak. Ludzie, którzy znani są z tego, że bezkrytycznie hmm, promują jakąś opcję polityczną w mediach, w tym w mediach głównego nurtu, tak. Ale taki zwykły reporter, który biega po ulicy, nie to nie są duże pieniądze. Youtuberzy zarabiają więcej od tych ludzi. I jakby to powiedzieć, no i jak taki dziennikarz, gdzie typowa pensja dziennikarza, w sumie mogę w tym momencie rzucić, to jest jakieś 3-4 tysiące złotych brutto, brutto, no może 5, brutto, brutto na miesiąc, podkreślam brutto, no to jak on ma w perspektywie, że przywalą mu karę 10 tysięcy złotych od sanepidu, no to się będzie trzymał z daleka od... No właśnie, od Pawła Tanajno, no, bo jego zawsze mogą otoczyć, a potem zrobić jakieś inne rzeczy. A takie odcięcie protestujących od mediów to czasem jest bardziej dotkliwe niż przyknięcie im w oczy gazem, także mi się to bardzo, bardzo nie podoba. Ja się... Zastanawiam, czy to na przykład nie podlega, nie podpada, przy czym ja się zastanawiam, tylko się zastanawiam. Nikogo nic nie oskarżam, ale chciałbym, żeby się się ode mnie prawnicy wypowiedzieli, czy na przykład taka próba odcinania dziennikarzy od, od, od kandydata na prezydenta, ale także od organizatora protestów, czy to nie jest w pewien sposób próba tłumienia krytyki prasowej bo jak tego dziennikarza nie ma, to on nie nagra, jak nie nagra, to nie skomentuje, a jak nie skomentuje, to nie skrytykuje. Zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentowania, zapraszam do udostępniania. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia. Pa!